Panie i panowie, pora rozpocząć drugą kolejkę grupy B turnieju Cluster Cup 2 Invitational. Znakomici zawodnicy już, jak widzicie, ładują się na swoją pierwszą mapę, na swoją pierwszą szachownicę, bo ostatnio popularne są autochessy, to mówmy nawiązania do szachownicy. Może sam zagram na streamie w autochessa, ale nie wiem, czy jesteście gotowi na takie emocje. Ale mam nadzieję, że jesteście gotowi na pojedynek dwóch najlepszych polskich zergów w historii StarCrafta 2. Let's go! Upewnijmy się, że wszystko... Tak, no jakby coś... No wszystko śmiga, wszystko działa. Doskonale, doskonale. To w górnym prawym rogu oczywiście w kolorze niebieskim gra najbardziej utytułowany polski zerg, czyli Nercio, Artur Bloch, drużyna Maker, sponsor Red Bull. Po prostu nie wie, co ma na tych logotypach, na tych koszulkach i nie tylko. Co to za logotypy? Wszystko ma. Z drugiej strony również obrandowany jastrząb z drużyny AGO Esports jest to oczywiście Mikołaj Elazer Ogonowski. Na pewno jeden z czołowych zergów. No, Polski to wiadomo, ale Europy myślę, że można nawet powiedzieć. Chociaż wiadomo, jest Seral, jest Reynor, jest też kilku innych mocnych graczy, jak chociażby Lambo, którymi no tak banalnie by nie było, ale myślę, że Laser można by tutaj go jakoś tak... No do najlepszej dziesiątki to na pewno zaliczyć, ale może nawet piątki. Dzisiaj ma wielką okazję, żeby potwierdzić, że jego ostatnia wygrana z Nerciem to nie był przypadek, gdyż ponieważ zawodnicy spotkali się w ścieżce prowadzącej do jednego z turniejów w cyklu World Championship Series, no i tam niespodziewanie Nercio, mając gigantyczną, no dużą przewagę, co najmniej, przegrał z Laserem. Była przewaga, ale niestety jakoś to wypuścił z rąk, bo w sumie nie wiadomo co, jakoś tak poleciał w bitwę, Laser akurat miał hydry, lurkery, to się nagle zaczęło jakoś dobrze wymieniać, no i kaput. Zobaczymy, kto dzisiaj jest w lepszej kondycji. Nercio powiedział mi przed chwilą, że jest troszeczkę senny. Ja mu powiedziałem, no pewnie przez ten upał, no bo to oczywiste, w kinie też się czasami zasypia, jak film nie jest zbyt porywający, a wiadomo, jest przytulnie, jest cieplutko. No ale mówi nie, u niego nagłe ochłodzenie. Nie wiadomo, co się wydarzyło, no ale Nercio lekko ospały. Może najadł się rosołu czy czegoś innego przed bitwą. Overlordy już posprawdzały, co się dzieje. No póki co absolutne standardy, więc tutaj też się jakoś nie wynurzam specjalnie z taktykami. Ekspansja, spawnik pool, ekstraktor. Znaczy tak naprawdę najpierw ekstraktor, potem spawnik pool. To jest ta kolejność budynków i no teraz zawodnicy wysyłają pierwsze zerglingi na mapę, żeby no dowiedzieć się, co tam robi rywal, czy robi ekspansję, czy też może jakieś dwubazowe podejście, czy może jeszcze coś innego. No ciekawe. Dodają teraz po 4-6... O, po 4-6 lingów. Czyżby Nercio był agresorem? On lubi ostatnimi czasy tak troszkę przyatakować, tak przydusić troszkę tego Najmana, żeby nie miał za łatwo. Tak trochę go zmęczyć. O, no dziwna wymiana w sumie, aczkolwiek... Wyrównana, tak? Nie, o, Nercio stracił 2, Laser 1. Myślałem, że Nercio jak tak nurkuje tymi lingami, to... Dokładnie wie, że się dobrze wymieni. Lingi już porozstawiane, dobiegają kolejne. Bejnik jest też zagrany przez Nercia, Laser oczywiście odpowiada tym samym. No i będą absolutnie klasyczne zerglingi grane, ale zauważmy, że Nercio zrobił ich nieco więcej. Laser bardziej postawił na ekonomię. No i przekonajmy się, czy uda się teraz Nerciowi coś tymi zerglingami osiągnąć. Tutaj nie może walczyć, ma ich zbyt mało. Kolejne dobiegają. Laser oczywiście leci z bardzo dobrym zwiadem, no niczym Serral. No i czas dowiedzieć się, czy Nercio przypadkiem właśnie nie ukrywa czegoś za tym początkowym całkiem agresywnym atakiem. No, no i teraz jeszcze Nercio bardziej przydusi. No to są bardzo nieprzyjemne wjazdy, ale... Czy tak jest skuteczne? Królowa na pewno zostanie zneutralizowana. Dokładnie, dokładnie. Nie ma Bane Nesta cały czas Laser. To mu nie pomoże w defensywie. Nercio już ma Bane Nesta, ale nie ma gdzie tych Bane'ów za bardzo zacząć morfować. Może te dwa? Tak jest, te dwa lingi zamienią się w Bane'y. Tym razem to Mikołaj ma nieco więcej armii, ale teraz... No nie, okej, okay, jednak... Bane'ingi nie zrobił żadnego dobrego wybuchu. Cały czas Artur dosyła kolejne zerglingi. Tutaj już widać, że zawodnik drużyny Makers chce to zakończyć tu i teraz. Jego eko... Ojojojojojojoj! No z dobrych... Chyba z 15 lingów stracił Nercio od tego wybuchu. No nie poszło. No już tutaj widać, że się Laser obronił, także... No to jest oczywiście już sprawa, myślę, że przesądzona. No ten jeden wybuch był aż dziwny. Bo w zasadzie Nercio wbiegł w te lingi.
A było blisko, bo Nercio ładnie kąsał. Te pierwsze wejście lingami było naprawdę ładne, ale teraz Nercio widzi, jak dużo ekonomii posiada Elazer w swoim naturalu. Wie, że sam ma tego zbytnie wiele i dlatego zdecydował się opuścić pierwszą mapę. No pierwsza mapa to też nie jest wiadomo dramat, bo gracze grają do trzech wygranych. Także agresywnie rozpoczął tak trochę gwałtownie Nercio. Zobaczmy APM-y. 548 Elazer, Artur 386. To nie jest jakaś specjalna różnica, ale... No może i duża, ale... To nie jest tak, że faktycznie tyle tego efektywnego APM-a mają zawodnicy. Ciekawy jestem, czy właśnie ktoś może wie, czy jest teraz aplikacja do sprawdzenia tego efektywnego APM-a, czy trzeba w grze pewnie sprawdzać. Może to kliknę. Zraszczę dwa, o ile pamiętam hotkę i chyba pamiętam. Ale tak rzadko się sprawdza APM-y, że to aż się pomija. Ale no, jestem zainteresowany w sumie. Ile z tych ogólnych akcji na minutę jest faktycznie efektywnych. Umsplaya, dziękuję za 21 miesięcy subskrypcji z rzędu. Following StarCraft Indy Wróżbita, tak jest. Jak lecę przez kosmos, to wtedy idealnie do Wróżbity pasuje. Potworek, dziękuję bardzo za 5 miesięcy. Ermisiak, 11 miesięcy. Pewnie Brokat Indy Glamour, tak, to jest Brokat. Drasharm MTG, dziękuję za 3 miesiące. Złoty Feniks dla ciebie. No i MC Crash, to jest już 5 subów, a to pierwsza mapa. MC Crash, dziękuję bardzo też za subskrypcję i witamy. Drasharm napisał, my to za quality cast z jajem. Nie wiem, co to jest do końca my to, ale spodziewam się, że jakiś pitos. Okej, ruszamy. Kolejna potyczka. Jak widzicie, zawodnicy i nie tylko są umęczeni. No mówię, jak Rocky w ringu będę chlapać dziś. O nie, no tak to jeszcze nie kastowałem chyba, chociaż kurczę, nie pamiętam dokładnie jak to rok temu było z tym gorącym, ale nie, też był dramat, też było ciężko. To ci tak ciepło? No bo mecz emocjonujący. Panie, daj wiatrak. O, już intrygująco, bo trochę inaczej otwiera Artur. Artur oczywiście w górnym prawym rogu, Mikołaj w dolnym lewym. Wojna polsko-polska dalej trwa. No i zaczął ciekawie właśnie Nercio, bo spawning pula. Co na tej mapie, z jednej strony, no może bardzo bezpieczne, rozsądne, ale z drugiej są te bąble i wbrew pozorom ten dystans między zawodnikami nie jest wcale taki krótki. No i ekspansja, więc to jest chyba po prostu takie dodatkowe bezpieczeństwo. Boże, przepraszam, tu mi się coś kliknęło nie tak. To miał być Ctrl, a nie Shift 1. Także wszystko już poprawione i możemy z rozkoszą przyglądać się kolejnej mapie. No oby ona teraz była trochę bardziej zacięta, bo no umówmy się, ta poprzednia została przegrana w zasadzie tylko przez ten błąd Nercia. Kto wie, jakby się to zakończyło. Ale chociaż mam wrażenie, że Lazer i tak by miał dużą szansę się utrzymać. No ale no to byśmy musieli sprawdzić scenariusz, w którym by te zerglingi Nercia przeżyły. Więc takie wolne są overlordy w tych bąblach. O, no i w końcu. I uwaga! Ferrari! Zobaczcie, jak przyspieszył. No i to już jest najedzony, dopieszczony Overlord Nercia. Pewnie po Red Bullu. Hehe. Dobrze, Mikołaj już też dowie się, że jest ekspansja. Nercio też sprawdził. No ale Elazer oczywiście widzi, że ta haczerka, jak widzicie, jeszcze nie zakończona u niego jest. Elazer zaczął od haczerki. No i Elazer już na tej podstawie, że ta haczeri nie jest teraz zakończona, wie, że Nercio zrobił spawnik pula. No albo nie wiem, dwie hacze może przed expo. Tylko, że nie, bez sensu, bo musiałby ją zrobić najpierw tu, a potem tu. Nie, takie rzeczy raczej się nie zdarzają. No w każdym razie Elazer już wie, że Nercio rozpoczął w taki sposób, jaki rozpoczął. Progamerzy mają świetną dedukcję. Powoli. Lingi w bąblu sobie biegną. Szybki ma Bejnik Nestelazar tym razem. No mimo wszystko
Dość zwyczajna ta rozgrywka. Spodziewałem się, że może tym razem to Mikołaj wyjdzie na atak, bo tak widziałem przez chwilę miał 25 dronów, ale jednak nie, jednak nie. To spokojnie, pewnie. W ogóle wydaje mi się, że na tej mapie Nidus jest niezły. Zwłaszcza, że... No gracze, zobaczcie jak tutaj otworzyli. Jeżeli by na przykład tu zrobić Nidusa, potem tu i tak wiadomo na zmianę, no to chyba można bardzo fajnie manewrować, ale Lazer by musiał w takim scenariuszu biegać między bazami. W dodatku ten Banning test może nawet trochę utrudniać sprawę, bo tu z tego co ogarniam nie ma przejścia. Więc no jest potencjał taki myślę Nidusowy. No ale co będzie grane to się potem dowiemy. Ostatnimi czasy Nercio lubi grać Nidusy, zwłaszcza na Protosa. Zobaczymy jak w Zywizji, może też się trochę zainspirował Sarralem. No takie. Bardzo agresywne są te ligi, zwłaszcza jak biegną w tych bąblach. O Jezu, goni ich. No i tutaj cyk, bagno i znowu przez bagno. To też musi bardzo trochę utrudniać, bo zawodnicy... Oj! Nie rób mi tego Nercio po prostu, bo to jest przykre. Jak tak, przecież ten Bailing mógł eksplodować, to wszystko ubić. No, ej, chwila, gdzie jest defensywa? Okej. Aha, no to znowu jestem zdziwiony i zaskoczony. Wychodzą roacze, Nercio powinien mieć na to wszystko odpowiedź. Kolejne roacze są grane, Lazer też swój roach warren zagrywa. Kontratak Nercia niezbyt skuteczny, jeżeli chodzi o Elazera. No już troszeczkę lepiej, bo jakieś drony padły. No ale wiadomo, szału nie było, z krzesła nie spadliśmy. No i Nercio znowu robi ryzykowny atak. Wszystko stawia w sumie na jedną kartę, no chyba, że nagle zacznie dronować. Karakany idą przez środek mapy, wszystko doskonale wie Elazer, no bo ten atak w sumie też mu co nieco zdradził o zamiarach Artura. Powoli, powoli, powoli. No i Nercio musi teraz oczywiście zrobić jakąś dobrą robotę tymi roachami. Co ciekawe, Lazer też tutaj robi swoje karakany i te karakany mogą zostać przechwycone, a trzy, no trzy to jest już nie tak mało. Pierwszy zniszczony, Nercio pewnie zadowolony. Ale też do obrony ma królowe Lazer. Wow, udało się zniszczyć haczerkę. Tu no jeszcze jest kilka dron, ciekawe czy Nercio w nie kliknie, nie, jednak nie. No te lingi akurat mogły wbiec do Lazera, do naturala. Nercio tak łatwo nie odpuszcza, pewnie chciałby jeszcze szarpnąć jedną królową. No i Artur przechodzi w jednostki zbierające, czyli chyba atak jednak no udany. Dla gracza drużyny Makers, zbił ekspansję, no i teraz zadronuje, więc wygląda to całkiem atrakcyjnie. Teraz najciekawsze jest, co zrobi Mikołaj? Czy zrobi drony, technologię, ulepszenia, czy też może non-stop będzie robić karakany? No póki co mamy 5 dron, a i chyba będzie ekspować, tak, będzie ekspować mimo wszystko. No i oczywiście cały czas spróbuje lekkich kontrataków z lewej i prawej strony mapy. Na wypadek, gdyby Nercio zrobił jakiś błąd, no to będzie mógł go Elazer wykorzystać. Tutaj też oczywiście ciekawa decyzja Nercia, jak widzicie nie robi Lera w głównej bazie czy w naturalu, tylko tutaj w trzeciej, żeby zwiększyć punkty życia tej ekspansji. Aby Lazer tak łatwo jej nie zbił. Zaczyna się proces czyszczenia Overlordów, 4 Ravagery wystarczą, żeby na jedno uderzenie właśnie strącać z powietrza. Są małe rzeczy, ale w sumie na tym etapie gry, gdy Lazer jest troszeczkę w plecy, no to trochę to go też spowalnia. Szybkość do roachy ze strony Artura. Lazer jeszcze nie może tego zacząć, no bo jego lernie nie został skompletowany. Ile tych ekstraktorów ma Nercio? No 3 póki co. Patrzcie, że on dalej ma jakoś dziwnie mało dron. Ale czemu? To nie mam pojęcia. W sumie Lazer miał większe wydobycie, mimo że no niby tej trzeciej bazy nie miał. I to dalej tak wygląda, jakby Lazer miał mieć przewagę dużą w ekonomii. Jakoś chyba... Zbyt wiele roachy i ravagerów miał Nercio. Spróbuje wyjść teraz Artur. Szybkość jeszcze niezakończona właśnie dla roachy, ale czemu by nie? Przejdzie się, może zniszczy jakiegoś Overlorda. Swoją drogą wizja Elazera już prawie, że nie istnieje. A on też chce, widzę, Nerciowi trochę tych Overlordów poniszczyć. Chyba Nercio jeszcze zaczeka na szybkość do karakanów. No bardzo bezpiecznie, każdy po swojej stronie inhibitora. Niby force field, ale nie do końca. Ciężko w sumie walczyć z roachami, ravagerami w tych bomblach, no bo gdy tylko stanie się tu armią, no to ravagery pewnie połączą się. Ciężko bardzo będzie unikać tych strzałów.
gracze jakoś nie przepadają za tą mapą, przynajmniej takie dotychczasowe opinie mogłem wyczytać na Twitterze. No dobra, Nercio ma tę szybkość. Ładny unik przed strzałami Ravagerów. No ale właśnie ten laser ma większą ekonomię i to jest najciekawsze teraz. Jakoś nie wykorzystał sytuacji Artur. Tutaj też tylko dwie drony zbierają z rekstraktora. Nie wiem, czy to zamierzone. O! Spire! Nice. Tak, to jest raczej błąd Artura, że tutaj nie zbiera z tego gazu. No, prawie robią to samo. Ale laser wyjdzie na prowadzenie w aspekcie ulepszeń. No i właśnie teraz też dodaje swoje ekstraktory. Czy to będą mutalicki? Nie, hydry! A. Na 50 paru dronach cały czas Nercio. Laser ewidentnie przegonił. Aż dziwne, jest 9 minuta na 50 dronach, to rzadko takie rzeczy się dzieją u progamerów. No powoli, powoli. Spróbował znowu uniku dokonać Nercio Overlordem, ale się nie udało. No często na tym etapie gry progamerzy robią też szybkość do Overlordów, no i siłą rzeczy Overseerów, ale jakoś zapomnieli albo nie chcą. Za chwilę Spire powinien zostać zauważony, bardzo ładny zwiat lasera. U Nercio trochę tego zwiadu brakuje. No i spróbuję chyba z dwóch stron teraz Nercio. Baza anulowana. No ładnie, ładnie. I teraz najciekawsze, bo będą właśnie te muty kontra zakopane roacze, no i ewentualne hydry, ale coś i tak jeszcze do końca nie widać. Wiecie co, ja chyba zdejmę te słuchawki póki co. Powiem tak, dziwnie się używa ręcznika, jak prysznic był z 2 godziny temu. Ale to te napięcie po prostu, to tak działa. Wylatują już mutaliski. No i to jest znakomita kontra, chyba nie trzeba mówić na roacze Ravagery przeciwnika. Gdyby laser chciał skontratakować, no to oczywiście może, ale jest no, duża szansa, że muty wszystko to ubiją. Pewnie zaczną od Ravagerów, które stwarzają największe zagrożenie. No ale też laser bardzo inteligentnie podchodzi do sprawy, bo chcemy właśnie zakopać te roacze i wykorzystywać je w kontratakach. I w takiej sytuacji te mutaliski nie będą takie znakomite, wtedy Nercio powinien mieć statyczną defensywę. Ale póki co jeszcze nie jest to aż tak potrzebne. Nercio atakuje, jest na tarcie, wszystkim nawet, nie ma za bardzo hydralisków jeszcze laser. Pierwsze zaczęły się budować sporkrowe w linii mineralnej, ale te mutaliski za darmo teraz strzelają w sumie Ravagery, tylko jednak królowa chce je odgonić. Na lądzie jednakże dominuje Nercio. No i razem w połączeniu z tymi mutalickami, no to była miazgunia w sumie. Bardzo ładnie to zostało rozegrane przez Nercio, ale i tak dziwi mnie to, jak wolno rozwinął swoją gospodarkę. No i proszę, zadziwiająco gładkie wyrównanie, ale fajnie, bo wolę, żeby pojedynek był zacięty niż jakaś jednostronna miazgunia. 1-1. Sprytny ten atak na początku, tylko potem, no też trochę Nercio w sumie przechytrzył lasera tak dwa razy, najpierw tym pierwszym atakiem, a potem mutaliskami. Mniej niż zero, dziękuję bardzo za 16 miesięcy i wsparcie kanału, go go go, dokładnie, Demartus, dziękuję za followa. No taka bardzo powolna mapa, w sumie jeden atak i potem drugi atak i cześć. Sędzia stronniczy. Warto subować dobrych ludziów. Dziękuję, potworek. My to opłata. A, no i wszystko jasne. Dzięki, Drasharm. Tak. To obserwator, komentator. No ta osoba, co steruje kamerą ogólnie, ustawia wynik. Każdy sobie może zrobić, jaki chce. Ile stopni w pokoju? Odczuwalne? 300. Nie no, żartuję. Okej, okay, Nercio mówi, że 1 sekunda. Trados mówi, że... Aha, kolory trzeba pozmieniać, spoko. Dobrze, dobrze. Także chwila przerwy. Czas na namysł. Dobra, Nercio gotów. Laser, zaraz zobaczymy. No i mapa King's Cove. Witamy, witamy. O, Sincyriet widzę, że znowu ogląda. Po latach powrócił i zerka co jakiś czas. Już nie pierwszy raz wrócił. To trzeba zmniejszyć jakość tej kamery. Nie, spokojnie. Dobra, 1 sekunda. Kolory Trados.
Doskonale, Mikołaj, już gotowy, wszyscy gotowi, nawet komentatorzy angielscy gotowi. Dobrze, dobrze. Także czas się przekonać, kto doprowadzi do matchpointa. Czy Lazer, czy Nercio. No jeszcze tak brakuje mi pewnego rozpędu w tej serii, takich właśnie bardziej... Taka jedna, chociaż długa mapa, co nie? To no ja wiem, że ZVZ to może nie jest to, co tygrysy lubią najbardziej, ale... Ale jednak jak gra, jak jest znakomity ZVZ, to się to świetnie ogląda. Na przykład taki Seral kontra Raynor nie pogardziłbym. A, w ogóle pokazałem tabelkę Nercia, jeszcze trzeba pokazać tabelkę Lazera. W górnym lewym rogu oczywiście, w kolorze niebieskim Arthur Nercia Bloch, drużyna Maker, sponsor Red Bull. A w dolnym prawym rogu Elazer z drużyny AGO Esports. Tak, to jest taki mój workout, dokładnie. To jest workout, na jakim nie stać obecnie. Czyli komentowanie StarCrafta. O nie. 1-1. To jest na pewno mapa, na której też możemy zobaczyć Mutaliski. Może Nercio pójdzie podobnym krokiem. To jest mapa, na której też nierzadko widzimy w ZVZ Nidusy. Takie lądowe, takie frontalne ataki. No nie są wiadomo super rzadkością, ale jednak jest u graczy pewna tendencja, żeby próbować grać albo Mute, albo Nidusa. Przypomina mi się fantastyczny pojedynek właśnie Serala z... właśnie nie wiem do końca którym Zergiem, ale z pewnym Zergiem. Doskonale grane były Nidusy. No z perspektywy Elazera to tu można postawić jakiegoś Nidusa. Nawet tutaj pierwszego, tu gdzieś drugiego, potem tu trzeciego. Tak, żeby Nercio musiał biegać po bazach i... I to są te problemy. Zbiórka na wiatrak jest pewien taki... Ja wiem, ja bym mu dał strzydychy może, ale jak komentuję, to jest za duży szum w mikrofonie i nie. Szanujmy wasze uszy, żeby wiatrak nie naparzał. Także z moich predykcji to bym się tutaj właśnie jakiegoś Nidusa albo Motalicków najbardziej spodziewał. No teoretycznie jeszcze te zakopane roacze. Chociaż kurczę, jak znam styl gry tych graczy. Ostatnio widziałem też Elazera w pewnym ZVZ, gdzie spróbował bardzo charakterystycznego dla niego ataku na 37 dronach, z tego co pamiętam to się grało. Roacze, lingi i taki mocny wjazd. Ale na tej mapie... No, raczej nie. No, na jakiejś mniejszej, typu New Repugnance i może zobaczymy. Nie polecam swoją drogą mieszkania na trzecim piętrze. Im wyżej, tym goręcej jest. Zauważyłem, no chyba, że ktoś mieszka w jakimś budynku, który nie ma 100 lat. Dobrze, haczerka już pod lekką presją. Elazer oczywiście musi zareagować, ale widzę, że Mikołaj bez problemu da sobie radę, no bo ma 6 zerglingów. No i kontrola też jest jak najbardziej prawidłowa. Wycofanie. Póki co idą dość zwyczajnym dla ZVZ rytmem. Natomiast 10 lingów jeszcze dokłada Elazer. Czyli on chce chyba trochę pohasać na mapie. Troszkę przeatakować. Dziękuję bardzo za dwa miesiące subskrypcji od Karotecha na jakiś wentylator. złoto. Dziękuję bardzo, Karotech. Oho, nie, dobra, jest lekka wymiana. I tutaj w sumie, gdyby Nercio nie miał tych... tych Bane'ów, to można by było nawet przeatakować, no ale fatalny błąd Elazera w tej presji. No wiadomo, nie tak dużo jak błąd Nercio na pierwszej mapie, bo to jest 11 lingów, a nie tam więcej niż 15. No ale trochę boli taka strata na początku. Nercio w sumie też powinien tam z tylko jednym bailingiem wybuchnąć, a nie dwoma. Evolution Chamber i Bane Bust. No i Roach Warren nawet, dobra, w porządku. Kurczę, takie niby nic, a nawet królowa pada?
Wydawało się, że laser ma odpowiedź? No nie wiem, nie zawalczył o tę królową. On powinien po pierwsze oczywiście uciec królową między minerały. No po drugie te linki powinny kupować czas, żeby się bejny zakończyły. No i wtedy defensywa byłaby taka, no jak trzeba. Ale jakoś tak odpuścił trochę Mikołaj. Ale tam jedna królowa widocznie machnął ręką. W ogóle, a propos machnięcia ręką. Byłem dzisiaj w sklepie. Patrzę. Oczywiście plakietka super okazja. Albo mega okazja, bo nie używają tych słów tak zamiennie. Podchodzę, patrzę. 2% z 2,45 na 2,39. Mówię, ohoho, takie okazje, no chyba kupię. No nie wierzę, 2% ludzie dają. I to jeszcze się nie wstydzą dać tej plakietki, mega okazja. No ale taka dygresyjka. Jakie chwyty marketingowe. Plus jeden unercia prawie się już kończy, ale analogicznie Elazer. No właśnie, porównajmy trochę ich ulepszenia. Szybkość do Overlordów robi Elazer. Właśnie dziwi mnie, że na poprzedniej mapie tego nie było. No ale może Mikołaj też czuł, że jest troszeczkę do tyłu i nie chciał nawet takiego drobnego wydatku czynić, skoro to nie jest takie... To nie jest taka rzecz, co absolutnie musisz mieć, no ale się przydaje. Bo wtedy Overseerem bardzo łatwo sprawdzać, co robi rywal. Wtedy też łatwiej Overlordami uciekać od... Ty kurczę, w sumie nawet byłbym zdania, że warto jest zrobić tę szybkość do Overlordów, bo przecież... Ravagery, nieprzyjaciela, zniszczą ci tak z 4-5 overlordów nawet, a to 5 overlordów jest cenniejszych niż niż to ulepszenie. No i teraz sami widzicie, z tą prędkością Overseer bez problemu po bazach przelatuje, już wszystko widać. I teraz Elazer powraca do tego, co czynił też kiedyś. Dropy z Bane'ów w linię mineralną. Bardziej na Protossów, ale w ZVZ też jak najbardziej progamerzy robią takie rzeczy. Nercie już ma 60 dron, 61 limitu, Elazar 69 dronek, 60 limitu. No moim zdaniem Nercio ciężko będzie to sforsować. No ale najważniejsze jest to, że teraz tak, Artur będzie chciał swoją uwagę skupić na froncie, podczas gdy ten Overlord zmierza. Nercio powinien zauważyć na minimapie, że coś się rusza, ale tu cały czas coś się na minimapie rusza. Overlordy właśnie te w ruchu niejako... neutralizują wyczucie Artura na takie właśnie ataki z powietrza, ale teraz jeden z tych overlordów niebezpiecznie się zbliża. Być może Nercio to zauważy. Zaraz zobaczymy, czy będą szpagaty, czy nie będzie. Nie ma, nie ma, nie ma. Zero uwagi, zero reakcji. No ta konfrontacja tutaj może nie układać najgorzej dla Artura, ale zobaczcie, te wybuchy były fantastyczne. Chociaż jeden Bane, nie, jednak. Jedynie 4 drony. Mogło być o wiele lepiej. No i Nercio też niszczy te bazę, ale dużym kosztem, bo wszystkie Ravagery mu popękają. No moim zdaniem to nie było zbyt opłacalne dla Nercia. Raczej Mikołaj wychodzi na prowadzenie. No i spokojnie, teraz z kontry może zniszczyć czwartą bazę Artura, która no też oczywiście jeszcze nie była uruchomiona, ale Elazar swoją już odbudowuje. Za chwilę ostatni atak. Prawdopodobnie Elazera. No widzę, że ma bardzo mocną armię. Ulepszenia takie same u zawodników. Nercio chce się rzucić na jednego z Ravagerów. Udało mu się go zesnajpować. O, może jednak Nercio stawi opór. Faktycznie i uda mu się jeszcze obronić swoją czwartą bazę. Chociaż no, ciężko jest, ciężko. Widać, że sporo limitu zawodnicy mają jeszcze w kokonach. Kolejne wystrzały. Czas zamikrować. Tak jest. No i znowu kontynuacja i wznowienie konfrontacji. Nercio ma trochę obite te swoje karakany. Laser w sumie już też... No ale jednak dał sobie radę. Wow, no jestem pod wrażeniem, że Nercio tutaj wytrzymał. Ta poprzednia bitwa nie była zbyt dobra dla niego. No ale doprodukował jednostek. O wiele większe wydobycie u Elazera jednakże. Na pewno się szybciej zremaksuje. Teraz jest różnica 2-1 w ulepszeniach. Wydaje mi się, że jakby teraz w ogóle zrobił cały atak Elazer, to byłoby lepiej. Może zsynchronizować się z tym plus 2. No ale pewnie liczył na szybki odwet. Tymczasem kolejny Dropper Lord będzie ładowany. Tak jest, tak jest. Kolejna bitwa. Nercio, tak widzę, że ochoczo wychodzi już na front, ma więcej Ravagerów. No, 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 no. Elazar nawet przyjmuje niektóre te strzały od Ravagerów, co oczywiście nie jest dobrze. Nercio... minimalnie lepsze uniki robi z tego, co widzę, ale jest ten desant, na którego Nercio nie odpowiedział jeszcze. Nie no, Elazar ma więcej, bo no bo miał większe wydobycie przez dość zauważalny czas. O, i tutaj nawet jeszcze wam pokażę. O wiele lepsze wydobycie Elazara skutkowało tą większą armią.
Chwileczkę, trenerze, zaraz wrócę na ring, dobra. Już jestem. 2 do 1 dla Elazera. Póki co idzie mu bardzo przyzwoicie. Nie wiem, coś z tym dronowaniem u Nersia wygląda inaczej niż w przeszłości. Wchodzimy. O, i Danska ICK, mega dziękuję za donata. Polska napisał. I 3 wykrzykniki Danska ICK. I dopinguję i jednego, i drugiego. I doskonale. No ja sobie i wam życzę znakomitego starcia. O, Majki jest. Siema Majki, witam z powrotem. Klimatyzer biurowy. Klimatyzer biurowy emituje hałas na poziomie 64-65 dB. To w sytuacji streamowania... No raczej nie, raczej nie. Janusze biznesu. No 2%. Przecena 2% na tym produkcie to było 6 grosz. Warto to podkreślić. Ja mam wrażenie, że ta plakietka, na której było napisane mega okazja, była więcej warta niż ta obniżka. Mogliby dorzucać w gratisie. Ciągnie klienta, jest przecena. No tak, no ale no, trochę przesada chyba. Tam dają na ogół jakieś tam, ile, 20? Czasami nawet 33% się chyba zdarzały na niektórych rzeczach. Różnie bywa, no ale 2% to pierwszy raz w życiu widziałem. Piękna sprawa. Ruszamy. W dolnym lewym rogu obecnie prowadzący w tym starciu Mikołaj Elazer Ogonowski z drużyny Ago Esports. W górnym prawym rogu z drużyny Makers gra Artur Nercie Bloch. No i jak zwykle wspominam, też ma sponsora Red Bulla. Swoją drogą, ta sauna właśnie, jak tutaj pisze, jestem kotem. Przypomina mi też jeden z eventów, który komentowałem, nie wiem jaki to był event, ale komentowałem wspólnie z Zedem w studiu ESL Polska w Tychach. I to może tam nie wyglądało, no bo tam też była ta klimatyzacja, czy jakieś tam inne patenty, ale w pewnym momencie była taka rzecz, że mieliśmy po prawej stronie 9 monitorów złączonych jako jeden ekran. Taka fajna rzecz, taka, no to było niezłe, trzeba przyznać, to był niezły taki wielki monitor. My mieliśmy jeszcze 3 monitory przy nas, jeszcze były 2 pecety, jeszcze były lampy, wszystko było. I tamta temperatura była momentami porównywalna z tym, co mam dzisiaj. Ale to tam się nagrzewało to trochę dłużej. Tak, pewnie, trzymam nogi w misce z zimną wodą. Ta zimna woda byłaby zimna przez mniej więcej 2 minuty. Nie, spokojnie. Ja naprawdę jestem w miarę przyzwyczajony do czegoś takiego. Lata komentowania w niełatwych warunkach. Ale te warunki się w końcu zmienią w tym roku, w trzecim kwartale. Wierzę. Nepsiku, dziękuję za followa. Teddy, dziękuję za follow. No ale wracając już oczywiście do pojedynku. Gracze tym razem rozpoczęli absolutnie standardowo od ekspansji. Ani jeden, ani drugi nie jest przesadnie agresywny. Nercio... No właśnie tak, nawet się nie lęka, nawet nie oczekuje, że jakoś go Elazer wcześniej zaatakuje. Właśnie też jest... Są w StarCraftie takie różne dni, tak bym to powiedział. I czasami danego dnia dany gracz ma takie coś, a dzisiaj sobie makro, będę grać każdą grę, bo rywal tak atakuje, tak się staram je szybko pokonać, a ja dłuższe będę grać i będę się bronić i będzie dobrze. I mam wrażenie, że dzisiaj jest taka lekka tendencja, że Elazer właśnie bazuje swoją grę na przechodzeniu w late game'a, natomiast Nercie jest takim bardziej agresorem. No i chyba na tej podstawie może Nercio może się w miarę bezpiecznie czuć w początkowej fazie gry, no ale wiadomo, no, na poziomie zawodowym to każdy może zagrać wszystko. Więc też nie należy jakoś tak polegać na tym, że o, dzisiaj Razer gra za każdym razem długą grę, no to pewnie teraz też zagram. Ale jest jakiś taki trend, wydaje mi się dziś, lekki. Takie rzeczy progamerzy mogą wyczuwać dopiero po drugiej, no może nawet, no tak, po drugiej mapie, może po trzeciej. Jedna mapa dzieli Elazera od zwycięstwa z Nercio. Nercio oczywiście musi
teraz wygrać, jeżeli chce dalej grać. No i Nercio stawia wszystko na jedną kartę. Uuu, ale Laser gra, Lera gra dwa Evolution Chamber na froncie. No i już lecą Lingi. Jak widzicie, nawet nie atakuje ich Nercio. Dopiero teraz te dwa kolejne. Dwa Bejny też były zmorfowane na froncie. No i przekonajmy się, kto dzisiaj będzie skuteczniejszy. No, Laser wydaje się być więcej niż przygotowany, ale nie ma trzeciej królowej. Ta trzecia... O, właśnie, dopiero teraz dobiega. No, ale ona chyba będzie i tak wystarczająca. Bardzo ładna barykada zawodnika Ago. No, czy Nercio eksploduje? Chyba nie, nie ma co, nie ma co. Nie ma wejścia do przeciwnika, tu zaraz też będą Broodlingi. Oj, trochę za wcześnie eksplodował Baning, bo nie zniszczył Bainów. No, Nercio dosyła kolejne Lingi, ale to już widać, że ma bardzo niewielką szansę powodzenia. No i Nercio, widzę, że chciał to zakończyć bardzo szybko. No, trochę było potwierdzenie tych moich słów, że dzisiaj Nercio chce te gry kończyć jakoś szybko. No i niestety... mamy zakończenie. No, liczyłem, że będzie trochę to bardziej zacięte, że będzie jedna taka długa gra, kilkunastominutowa. No, ale nie. Ale nie. W trzecim kwartale będzie jesień, zima. Nie no, to jest bardziej czwarty. Trzeci to jeszcze jest lato, ale koniec w sumie trzeciego kwartału to już trochę taka jesień. No tak, no to wtedy się ochłodzi, ale... ale cóż. Lato czekam. Na cud. Prawiony jesteś, bo z truskawki zbierałeś. No, jakbym mały, zgadza się. Ale ogólnie ja często grałem, komentowałem w takich warunkach nie najlepszych. Spocona koszulka. Dziękuję za donate'a spocona koszulko. Spocona koszulka napisała wiadomość, zdejmij tę marynarkę. Dziękuję za wsparcie. Dobrze, że sam mieszkam. Dobra. Niestety, szybkie zakończenie tej konfrontacji. No liczę, no właśnie, trochę może więcej zaciętości, ale widać, nie dzisiaj. Nie dziś było nam to dane. Ja niestety teraz muszę zmienić tło. Bo tutaj właśnie na ekranie będą pewne rzeczy, których może lepiej, żebyście nie widzieli. Na ekranie, w grze oczywiście. No i tyle, no. Oglądaliśmy, trochę się pośmialiśmy nawet. No, może trochę szkoda, że taka szybka była ta jedna czy druga mapa, no ale trudno. My nie wybieramy taktyk. Możemy jedynie oceniać i dawać werdykty. Także GG. Dziękuję na YouTubie oczywiście też za oglądanie tej serii. Do zobaczenia, do następnego razu. No i follow Indie StarCraft.